Wzbudzana sygnalizacja świetlna i oświetlona zebra, w teorii bezpieczne przejście dla pieszych, w praktyce już nie do końca. Kierująca samochodem Opel Astra nie ustąpiła pierwszeństwa starszej osobie, 60-letniej kobiecie. I znowu mamy miejsce, w którym pieszy ma prawo się znaleźć i znowu mamy niewłaściwe zachowanie kierowcy. Miniony rok na zielonogórskich drogach to blisko 60 wypadków i kolizji z udziałem pieszych. Aż 43 z tych zdarzeń miały miejsce na pasach. 5 osób zginęło. To nie jest problem tylko Zielonej Góry, to problem dużych miast. Musimy wypatrywać tych ludzi ewentualnie gdzieś na poboczu, a nie jechać i obserwować tylko ten pas ruchu dla siebie. Zaznacza naczelnik drogówki, do zdarzeń na pasach dochodzi najczęściej z winy kierowców. Jak wynika ze statystyk, aż 70% tych zdarzeń to wina zmotoryzowanych, ale piesi też mają swoje za uszami. Jeżeli nie zadbamy sami i nie zapewnimy sobie sami minimum pewnego poziomu bezpieczeństwa, no to kto ma to zrobić? Jeżeli będziemy właśnie, tak jak tutaj pan mówi, poruszać się w sposób niewłaściwy, niewłaściwie się zachowywać, nie upewniać się, czy możemy wejść, no to też sobie w pewien sposób to nieszczęście gotujemy. To jedno z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Zielonej Górze. Ulica Waryńskiego na wysokości Medyka. W sąsiedztwie poliklinika i szpital. Z tego przejścia korzystają pacjenci. Kierowcy, co widać, zatrzymują się niechętnie. No mało co, jak to się mówi, jeden przychodzi, a drugi zostaje i wtedy, wie pan. Tu jadą z dołu. Jak jest ślisko, to jest nawet niebezpiecznie. Lepiej przepuścić samochody, aby przejechały. A po drugie, no fakt, że z tamtej strony bezpieczniej się przechodzi, ale z tej to nie. Miasto ma plany na to, jak poprawić bezpieczeństwo pieszych na zebrach i w okolicach przejść. Po to, żeby kierowca wyjeżdżający z dołu widział pieszego. Paweł Urbański z Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami podkreśla, że miasto zna problem, a dodatkowo sami mieszkańcy też nie czują się bezpiecznie na niektórych przejściach. Stąd w budżecie obywatelskim pojawiły się konkretne propozycje. Jest to na pewno cenna inicjatywa, jeśli takie zadania w budżecie obywatelskim zostaną przez mieszkańców poparte. Będziemy szukać tych przejść, które dzisiaj stwarzają jak gdyby największe zagrożenie dla pieszych i stara się wprowadzać tam doświetlanie tych przejść. Głosowanie na inwestycje małe i duże w budżecie obywatelskim zakończy się w piątek.